Międzynarodowy turniej bokserski o złotą rękawicę Wisły jest rozgrywany w Krakowie od 1976 roku. W tym roku główną nagrodą jest złota rękawica podpisana przez Witalija Kliczko. Na miejscu była Sylwia Pieczara, która również trenuje boks. Kto wie, być może ja także założę znów bokserskie rękawice i z nią potrenuję. Mam nadzieję, że to się kiedyś stanie i przekonam Mateusza, żeby założył rękawice bokserskie. Zobaczcie sami, ile emocji daje ten sport. A jeśli o emocjach mowa, dziś w ringu działo się naprawdę dużo. Wszystko za sprawą dwóch wyjątkowych walk. Pierwszej w Polsce międzynarodowej walki parabokserskiej, a także pierwszej w historii turnieju walki zawodnika z zespołem Downa. Ten turniej pokazuje, że boks to sport dla każdego. Nawet dla osób niepełnosprawnych. Turniej został wymyślony i zaproponowany przez mojego ojca Teofila Kowalskiego w roku 1976 jako taka pierwsza poważna próba dla młodych bokserów, juniorów, żeby mogli zrobić swoją pierwszą taką prawdziwą nagrodę, zanim wejdą w świat seniorski. Nagrodę, która by ich motywowała do dalszej pracy. My idziemy cały czas w kierunku sport bez wykluczeń. To jest główna filozofia. Sport rozwija psychikę, a boks szczególnie to są takie szachy na ringu, więc każdy może spróbować. W historii Swahila odbyła się pierwsza międzynarodowa walka parabokserska, Polska kontra Francja. Przyjechał do nas Francuz. Jestem bardzo zadowolony z tego, że dzisiaj ta walka się odbyła, że miała miejsce. Udało się wszystko spiąć, że tak powiem w cudzysłowie, na ostatni guzik. Panowie zostawili serce w ringu. Zresztą to było widać. Bardzo charakterni. Wiedziałem, że to będzie bardzo ciężki pojedynek, bo Tomek jest dużo młodszy ode mnie. Jednak bardzo lubię wyzwania i cieszę się, że mogłem tutaj zawalczyć. Przed walką oczywiście jakiś tam drobny stresik, tak, zastanawianie się trochę nad techniką. Bardzo jestem, że tak powiem, podekscytowany walką na no, tak ważnym turnieju, bo turniej o złote rękawice Wisły to nie jest tam jakaś bijatyka w barakach. Bardzo ważna gala, ważne wydarzenie. Tak. Po walce no taka ulga, tak, no i no, nie ukrywajmy, no radość, no bo bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać z cięższym przeciwnikiem, no bo jednak między nami jest 18 kilo różnicy. Jestem naprawdę, naprawdę przeszczęśliwy. Jestem bardzo szczęśliwy, że organizatorzy dali nam taką możliwość zaprezentowania się tutaj. Wiadomo, jest to turniej, na którym walczą osoby pełnosprawne, więc no tutaj walka parabokserska osób z niepełnosprawnościami to wydarzenie bardzo ważne i w mojej ocenie bardzo istotne w środowisku osób z niepełnosprawnościami. To jest takie jakby przetarcie szlaków. Gdzieś tam te bariery zaczynają się nam łamać, zaczyna się coraz głośniej mówić o osobach z niepełnosprawnościami. Fajnie, że dostaliśmy taką możliwość, żeby móc zademonstrować mojego podopiecznego umiejętności, które nabył tutaj u mnie w szkole. I mogliśmy pokazać, że każdy może tak naprawdę sobie przyjść na salę, zaboksować. I spełniamy przy okazji marzenia takich ludzi, gdzie na takiej imprezie mogą pokazać swoje umiejętności. Gdzie przychodzi rodzina, gdzie przychodzą znajomi, dostają doping. No i czują się docenieni. Emocje, no radość, że mogłem wejść też do ringu, bo sam byłem uczestnikiem. Wielokrotnie brałem udział w tych zawodach i fajnie, że jeszcze raz mogłem wejść do ringu, jeszcze z pokazową walką z moim podopiecznym. Trenuję ponad rok. To jest moje marzenie, żeby być tutaj. Bardzo dobrze, że wygrałem. Boks to jest sport dla każdego. Każdy może dobrze się tym pobawić, przyjść na salę. Nie musi być koniecznie zawodnikiem, aczkolwiek może kiedyś spełni swoje marzenia i wejdzie do ringu.